Witam Was, jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania Moto 360 drugiej generacji. Muszę Wam powiedzieć, że Motorola w tym roku również popisała się, jeśli chodzi o design. Ten zegarek po prostu wygląda jeszcze lepiej niż pierwsza generacja, to na pewno trzeba mieć na uwadze. Jeśli chodzi o tą wersję dla kobiet, szczerze mówiąc ona mi się bardzo podoba, pomijając tylko ten różowy, skórzany pasek, który z chęcią bym wymienił tutaj na przykład na jakiś czarny, ale ogólnie ujmując bardzo fajnie to wygląda. Natomiast nie rozumiem pewnego zabiegu Motoroli. Wydaje mi się, że niezależnie od wersji kolorystycznej dostajemy z tyłu takie czarne tworzywo sztuczne. To nie wygląda doskonale dobrze, muszę Wam powiedzieć, ponieważ w połączeniu ze złotą wersją wydaje mi się, że tutaj z tyłu również powinien być kolor, który troszeczkę bardziej wpasowuje się, jeśli chodzi o kolor koperty. Na pewno na plus rozwiązanie, które mi się bardzo spodobało w Huawei Watch i tutaj również zostało to zastosowane, czyli przeniesiono przycisk Power tutaj ze środka prawej krawędzi troszeczkę do góry. No i muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie to się plasuje, ponieważ kiedy dotykamy zegarka, zazwyczaj tutaj ląduje nasz palec wskazujący i bardzo fajnie jesteśmy w stanie wyczuć sobie ten przycisk. Również taki szczegół, który już teraz zauważam, to na pewno to, że skok przycisku Power jest dużo lepiej wyczuwalny niż w pierwszej generacji. No i również szczegół dotyczący przycisku Power to to, że w tym momencie w drugiej generacji w tym miejscu mamy logo Motoroli. No i na pewno na plus to, że w końcu producent tutaj zrezygnował z tych teleskopów, które kryły się pod kopertą. To nie było do końca dobre rozwiązanie. Dostęp do tych teleskopów był bardzo utrudniony, nawet w moim przypadku zegary już miał z tym problemy. Tutaj na szczęście mamy wszystko odkryte i bez problemu jesteśmy w stanie wymienić sobie pasek. Teleskopy są właśnie odkryte w tym miejscu, tak jak właśnie powinno było to być już w pierwszej generacji. Pojawia się ulubiony element, czyli taki czarny pasek, który psuje niestety wszystko. Szczerze mówiąc, z mojego punktu widzenia, jeśli chodzi o używanie, mi to jakoś mocno nie przeszkadza, ale wiem, że dla osób, które zwracają uwagę mocno na wygląd zegarka, tutaj już może pojawiać się pewien problem, czyli ten czarny, nie do końca ładny pasek pod wyświetlaczem, który sprawia, że sam wyświetlacz nie jest w pełni okrągły, przez to również pierwsza generacja dorobiła się przydomku 270. Na chwilę obecną już to zauważam, że druga generacja wyeliminowała podstawowy problem pierwszej generacji, czyli problem z takim, no, dość ospałym, lagującym działaniem. Tutaj na szczęście tego problemu nie ma. Wszystko działa niesamowicie płynnie. Oczywiście za sprawą odpowiedniego procesora, który już w tym momencie nie jest jakoś mocno przestarzały, czyli Snapdragon 400. Porównując do starej jednostki TioMap, która była w przypadku pierwszej generacji, no jest tutaj niesamowity przeskok, jeśli chodzi o płynność działania. Po prostu ten system pływa. Oczywiście zdarzają się jakieś przeskoki i jednak wydaje mi się, że Huawei Watch na przykład radzi sobie dużo lepiej z płynnością, ale na pewno jest niesamowicie dużo lepiej niż to się miało w pierwszej generacji. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, wydaje mi się, że pomimo, że zastosowano tutaj bardzo podobną baterię, jeśli chodzi o pojemność, czyli 300 mAh, na chwilę obecną muszę Wam powiedzieć, że jest trochę lepiej niż w pierwszej generacji, która wytrzymywała w okolicach 18-19 godzin na jednym ładowaniu. Tutaj wydaje mi się na chwilę obecną, że druga generacja powinna bez problemu wytrzymać pełne 24 godziny na jednym ładowaniu, ale nadal wydaje mi się, że również do Huawei Watcha pod względem czasu pracy na baterii jednak troszeczkę brakuje. Na dokładne wyniki oczywiście zapraszam Was do końcowej recenzji Moto 360 drugiej generacji. Dobra, tak więc to jest na tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z użytkowania Moto 360 drugiej generacji. Naprawdę dużo tutaj poprawiono względem pierwszej generacji. Naprawdę w tym momencie z drugiej generacji korzysta się na pewno dużo fajniej. No i już raz zapraszam Was na końcową recenzję tego zegarka, która powinna się pokazać już za niedługi czas. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górze. Też dajcie mi znać w komentarzach, ja jestem bardzo ciekaw, czy wolicie wersję 42 mm, jeśli chodzi o ten zegarek, czy właśnie wersję 46 mm. Natomiast ja się tymczasem z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.